witajcie. Zapraszamy na wystawę książek matematycznych. To jest pierwsza akcja związana z festiwalem matematyki, który odbywa się w naszej szkole w tym tygodniu. Cały festiwal w obrębie jednego terminu, czyli między 11 a 13 marca, związany z 12 marca, czyli Dniem Matematyki, i 14 marca, czyli Światowym Dniem Liczby Pi. Dzisiaj mamy książki, jutro, jak nam zdrowie i wszystko pozwoli, będziemy mieć piciasto. Natomiast w piątek recytacja rozwinięcia dziesiątnego liczby pi. Serdecznie wszystkich zapraszamy i życzymy udanej zabawy. Dzień dobry. Dzisiejsza wystawa jest początkiem festiwalu matematycznego. Pani Ela jest organizatorem wystawy starych podręczników do matematyki i mam najciekawszy podręcznik w rękach, wydany we Lwowie. Chciałam wam pokazać, tak, podręcznik wydany we Lwowie w 1930 roku. Rachunki dla czwartego oddziału szkół powszechnych. Zgromadziliśmy stare podręczniki do matematyki od 1930 roku do takich całkiem nowych, ale są tutaj takie rarytasy, na przykład z 72 roku książka dla 7-letnich dzieci. Są piękne książki. Piękne książki, mają cudowne ilustracje, zupełnie inne niż te, do których jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni. Chcemy, żeby każdy mógł zajrzeć do nich, pooglądać. To nie jest wystawa za szybką. Oczywiście z szacunkiem podchodzimy jak do każdej książki. Zapraszamy całą szkołę na wystawę. A już na czwartej i piątej lekcji będzie kolejny konkurs. Konkurs na rysowanie koła byle czym, czyli bez cyrkla, ale można czymkolwiek. Ten konkurs odbędzie się w sali 228 na czwartej, piątej lekcji i organizatorem jest pani Justyna Kowalska.